Wiecie, co ja wam powiem? Wy jesteście w tym momencie niepoważni, nienormalni. Ja po prostu w to nie wierzę, że Fighting Anime naprawdę na tym kanale zaczyna coraz to wyżej wskakiwać. W poprzednim filmie, chyba w pierwszym filmie do Fighting Anime 2 sprawdzaliśmy analityki i statystyki moich filmów i one jeszcze nie miały jakiegoś skoku wyświetleń. A teraz spojrzymy sobie i pierwszy odcinek z Five Nights in Anime 1 ma już prawie ponad 100 wyświetleń. To jest po prostu niemożliwe. I reszta filmów ma powyżej już 10. Ja to po prostu nie wierzę. Ja nie wiem, co wam powiedzieć. Mi się przyjemnie patrzy na te statystyki. No de facto ja tutaj nie mówię o łapkach w górę, bo jak sami widzicie, one są w różnych randomowych sytuacjach różne i w różnych ocenach. Ale tak czy siak wyświetlenia mnie zaskakują poprzez to, że widzę, że seria wam przypadła do gustu. Ja w to po prostu nie wierzę. Jestem wam bardzo wdzięczny, że tę serię będziemy prowadzili aż do końca. Niedługo najprawdopodobniej będziemy kończyli Five Nights in Anime 2 i szykujemy się na Five Nights in Anime Ultimate Location, bo to jest chyba ostatnia część wypuszczona przez pana Majrusu. Chociaż chyba widziałem, że kolejnym projektem jest chyba Five Nights in Anime Remastered, ale nie czy to jest jego autorstwa, czy gra akurat innego autora, czy tak jakby fangame, czyli tak jak Five Nights in Anime The Golden Age, tylko że to jest akurat zupełnie co innego. Ale ja w to nie wierzę, ja wam dziękuję i naprawdę was proszę, zostawiajcie subskrypcję, łapkę w górę, niech ta seria będzie dokończona i będziemy spragnieni i ze spełnioną duszą. Ja was zapraszam do oglądania dalszej części. Bo ja w to dzisiaj nie wierzę. Ja po prostu w to nie wierzę. Że ta seria jest przez nas tak prowadzona. Dobra, lecimy z nocą trzecią. Noc trzecia już zaczyna się trochę gorszym akcentem. Ale zobaczymy, co sobie poradzimy. Fonga chyba nie jest na tyle głośno. Hello? Hello? Oh, so you're still here then? Oczywiście Crash Windows, Fonga ja włączymy, bo jest mi tutaj niepotrzebny. Tutaj się może nie mogę się wypowiedzieć, bo jestem pod wrażeniem tego, co wy żeście zrobili pod ostatnim filmem. Ja tak de facto nagrywam filmy z wyprzedzeniem, więc dzisiaj jest 22 stycznia, a wy film obejrzycie dopiero później, więc no. Ale tak czy siak jestem pod wrażeniem, że takie wyświetlenie nabijamy. No ta seria jest naprawdę prowadzona przez nas w idealnym stopniu. Ja po prostu wam jestem w cholerę wdzięczny, że tą serię chcecie prowadzić. Mam trochę za cicho grę, nie słyszę zupełnie nic. Będę leciał na czuję. Jest 12 AM i tutaj już mogą się zacząć schody. Tak jak zawsze w sumie. Tylko nie wiem, kiedy Foxy będzie aktywna. Ja się spodziewam marionetki za chwilę. Bo ona jest w bardzo randomowych sytuacjach. Trochę kontrol nie chce funkcjonować. O, fuck, Foxy. Akurat Foxy wiem, jak się pozbyć. O, idź sobie, balonowa. Jezu. Kontrol nie. Czyli w następnej części dopiero Foxy się pojawia, tak? Okej. Coś mi dzisiaj gra trochę chujowo działa. Nie wiem czemu. Wiecie, ta gra się skupia na tym, żeby nie patrzeć w kamery. No chyba, że przyjdzie marionetka, to wtedy kamerę na twarz trzeba założyć. Ale tu jest właśnie ten problem, że... Koleżanki... O, fuck. O, we dwie. Jedna poszła. I druga poszła, dobra. Ja się ciki spodziewam w chuj. Dlatego próbuję jak najszybciej maseczkę. O, fuck. I Foxy, okej.
Nie. No idź sobie, cika. Poszło? Wow. Ja nie wiem, jak balonowa przychodzi ogólnie. Jest trzecia AM. Yum. Nie. Fuck. Nie zdążyłem kamery. Kurde. Nie zdążyłem kamery założyć. Właśnie to jest ten problem z marionetką. Na nią maseczka nie działa. Ta maseczka, chciałem powiedzieć to. My na web zakładamy stringi kobiece. Nie wiem dlaczego. Dobra, noc trzecia po raz drugi. Miejmy nadzieję, że przejdziemy to za drugim, trzecim razem, tak jak zawsze. Bo niestety tutaj się tego inaczej przejść nie da. Ja nie wiem, jak tutaj marionetki się pozbyć, bo marionetka gdzieś tutaj powinna być. Ja nie wiem, czy jak marionetkę się w kamerze zauważy, to czy ją się jakoś odstrasza, spowalnia, bo ja nie wiem tego. Właśnie z marionetką jest ten problem, że ona przychodzi, kiedy jej się podoba. Nie wiem, po co ja tak robię. What? Co ja robię dzisiaj? Ja bym sobie głośniki podgłośnił, ale jest... O! Ja nie wiem, czy ja muszę mrugać tym światłem, czy nie mrugać. O, Foxy. Hello. Na nią trzeba w cholerę spamić. Dobra. Pierwsza AM. Od tego klikania trochę palce bolą, niestety. Uuu. Dobra. Trzeba się z maseczką zapoznać. Z maseczką, ze stringami oczywiście. Śmieszne jest to, że Balloon Boy w Five Nights in Anime kradł nam baterię, czyli po prostu blokował nam możliwość tego świecenia. Balloon Girl w tej tutaj wersji, Five Nights in Anime 2, ona akurat jest taką mendą, że ona nam kradnie gacie. Nie możemy gaci na web założyć. Wtedy nas atakują inne animatroniki, czyli to nie jest pod Foxiego, tylko pod tego, pod jak to powiedzieć. Pod Foxiego, tylko pod resztę animatroników, czyli po prostu mamy tutaj jeszcze bardziej przerąbane niż zawsze. Słyszałem wentylację, więc nie wiem, kto przyjdzie za chwilę. Fox, idź sobie, idź. Ciebie chyba się najbardziej obawiam. Cika, dobra. O, fuck. Ledwie. Bani już poszła. Cika. Okej. Okay. Teraz niech przyjdzie kukła, póki mam czas. O, fuck. Jednak nie mam czasu. Control. O, fuck. Na chwilę gacie ściągnę i założę z powrotem. To było... ciężko powiedzieć. Freddy? Od tego klikania jej palce bolą, bo... Tutaj trzeba po kontrolu napierdalać. Trochę grę buguje, nie ukrywam faktu. Foxy. Balloon Girl. Okej. Okay. Jest stabilnie.
Ja w to nie wierzę, że Balunger jest aż tak aktywna. To jest przerażające. Dobra, niech palce chwilę odpoczną. Muszę być przygotowany na gorszy terror, czyli marionetkę. Bo jak mi marionetka wyduszy, to jest przejebane. Ty to cika, masz moment. O, fuck, ledwie. Czwarta. Jest stabilnie. Nawet stabilnie. Tylko obawiam się właśnie tej kukiełki. O, fuck. Nie wiem, w której nocy pojawia się Mangle, w której nocy pojawia się Golden Freddy i w której nocy pojawia się Springtrap. Bo jakby nie patrzeć, Springtrap jest ostatecznym bossem. Wycofałaś się? Wycofałaś się. Okej, świetnie. Wiem, co z Bonnie. No gorzej będzie, jak mi kukiełka przyjdzie z Bonnie. Wtedy już przegrałem. Piąta. Come on. Dobra, kukiełka sobie już poszła. Jest źle. Jest bardzo źle. Bonnie. Pamiętajcie, na Foxy nie działa masy ten. Nie działają gacie, tylko światło. Okej. Jeszcze trochę. Jest 12 minuta, lol. Jest! Przeszliśmy za drugim razem. Za drugim razem przeszliśmy tą grę. Co się... Za drugim podejściem, bo za drugim razem to było jakbym tą noc... ten. Dobra, wiecie o co chodzi. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Noc czwarta w następnym odcinku.